Witam serdecznie, pokażę jak przygotować ptysię z bitą śmietaną. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 180 g mąki pszennej, 250 ml wody, 80 g masła, 5 jajek, pół łyżeczki proszku do pieczenia, szczyptę soli. Na bitą śmietanę 500 ml śmietany 30 lub 36%, 100 g cukru pudru, 1 łyżeczkę cukru waniliowego, 2 śmietanfiksy 9-gramowe. Najpierw przygotuję ciasto. Do mąki dodaję proszek do pieczenia i sól. Do garnka wlewam wodę, dodaję masło, garnek stawiam na gazie. Wodę z masłem zagotowuję, tak żeby masło się rozpuściło. Do gotującej się wody z masłem dodaję stopniowo mąkę i cały czas mieszam. Ciasto podgrzewam tak długo, aż stanie się gładkie i nie będzie grudek. Gotowe ciasto odstawiam do przestudzenia, tak żeby było ciepłe, ale nie gorące. Teraz do przestudzonego ciasta dodaję po jednym jajku, cały czas mieszam, gdy jajko się wchłonie, dodaję następne jajko. Ciasto możemy przygotować łyżką lub mikserem. Ciasto nakładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Możemy wyciskać ciasto rękawem cukierniczym lub nakładać łyżką.
Blachę z ciastem wstawiam do nagrzanego piekarnika do 200 stopni na środkową półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Ptysię piekę około 33 minut na mocno złoty kolor. Podczas pieczenia przynajmniej przez pierwsze 20 minut nie należy otwierać piekarnika, aby ptysie nie opadły. Upieczone ptysie odstawiam do wystudzenia. Dobrze schłodzoną śmietanę przez chwilę uwijam. Następnie cały czas uwijając dodaję cukier waniliowy, śmietan fix oraz stopniowo cukier puder. Z wystudzonych ptysi odcinam górę na wysokości 2/3 ptysia. Następnie ptysie napełniam bitą śmietaną łyżką lub rękawem cukierniczym. Nakrywam odciętą górą i posypuję cukrem pudrem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Tak przygotowane ptysie przechowuję w lodówce. Życzę smacznego!